Dzień dobry. Dzisiaj w naszej szkole gościmy senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Adama Szeinfelda. Jakie są pana wrażenia po dzisiejszym spotkaniu z młodzieżą licealną? Kocham. Kocham spotkania z młodymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że nie ma takiej gry sztuczności, sztywności jak z dorosłymi ludźmi. Młodzi ludzie są bezpośredni, jak im się coś podoba, to pokazują, że coś podoba, jak się nie podoba, też pokazują. Pytania rzadko są łatwe, a ja lubię trudne pytania, więc odbieram nasze spotkanie dzisiaj bardzo dobrze. 15 marca odbędzie się uroczystość nadania szkole podstawowej wchodzącej w skład naszego zespołu imienia Ziemi Krzyskiej i wręczenia sztandaru. Czy pamięta pan, jakie imię nosiła szkoła podstawowa, do której pan uczęszczał? Co pan najlepiej wspomina ze swojej klasy szkolnej? Przyznaję się od razu, bez bicia, jak to się mówi, nie pamiętam. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 3, ale imienia tej szkoły nie pamiętam. Natomiast szkoła podstawowa nie utkwiła mi, powiem szczerze, w pamięci jako element edukacji takiej oświatowej, bardziej wychowawczej. Jako młody chłopak, pewnie jak w dzisiejszych czasach również, lubiłem coś przeskrobać od czasu do czasu i byłem poddawany procesom wychowawczym, które w dzisiejszych czasach są niedopuszczalne. No na przykład takie jak ukaranie biciem linijką przez dłoń. Ale mam kontakt do dzisiaj z koleżankami, kolegami ze szkoły podstawowej. To są bardzo sympatyczne spotkania. Co myśli pan na temat planowanych zmian w szkole dotyczących niezadawania prac domowych? Jak bardzo wielu ludzi mam dylemat z oceną tego projektu, dlatego że życie mnie uczy, to nie chodzi już teraz o takie doktrynalne podchodzenie do sprawy, tylko życie mnie uczy, że trening czyni mistrza. I to nie dotyczy tylko sportu. Że wiedzę, którą się otrzymuje, nie zawsze się przyswaja. Że często trzeba ją powtórzyć. Ci, którzy się uczą trudnych dziedzin, na przykład nie wiem, języków obcych, albo jak ja studiowałem prawo, to żadne wykłady mi nie pozwoliłyby skończyć tych studiów. Musiałem to powtarzać i to samodzielnie, bez zadawania. Mnie w tej idei podoba się jedna rzecz. Nie tyle zakaz zadawania, bo takiego do końca ma nie być, tylko zakaz egzekwowania. To znaczy, że bardziej lepiej i chyba skutecznie jest uświadamiać młodym ludziom, że powinni samodzielnie także w domu powtórzyć swoją wiedzę, żeby ją przyswoić, niż nakazywać, grozić karami, czy też negatywnymi ocenami. I to znowuż wpisuje się w te idee, które ja lubię, a więc budowania świadomego społeczeństwa, które samo o sobie decyduje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.